Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. W najbliższą sobotę o godzinie 15 rozpocznie się kolejna fajna inicjatywa związana ze stuleciem miasta, tym razem firmowana przez firmę Petrus. Pana Piotra Przybyła. Będzie takie zbąszyneckie kryterium uliczne. Właśnie pętla po drogach widocznych na mapce. Zapewne tutaj organizator więcej na ten temat powie. Także tu jednocześnie przepraszamy za utrudnienia, bo o godzinie 15 w sobotę ten kryterium ruszy, a więc te ulice będą zablokowane. Także wszystkich, którzy w tym czasie będą potrzebowali jakichś wyjazdów czy przejazdów, to proszę samochody poza ten obszar wystawić i też na tych ulicach nie parkować. No i cóż, gratuluję i tu dziękuję firmie za to, że zdecydowała się przy współudziale oczywiście OSIR-u zorganizować to kryterium. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane w następnych latach. Witam wszystkich. Nagraliśmy dla osób, które nie mogły się pojawić na objeździe trasy albo generalnie nie miały okazji zobaczyć, gdzie będziemy się ścigać. Nagraliśmy trasę. Jesteśmy teraz na ulicy Remonta w okolicy startu. Po lewej stronie mieliśmy właśnie ulicę, przy której będzie zlokalizowany start i meta. I jedziemy lekko pod górkę w stronę ulicy Zachodniej. Za chwilę mamy pierwszy zakręt w lewo. Bardzo bezpieczny zakręt, tutaj można wejść dużą prędkością, jest szeroko, jest nowy asfalt, także nie ma żadnych obaw. I wyjeżdżamy na ulicę Zachodnią, tutaj spodziewamy się wiatru w twarz, jest lekko pod górkę. Bardzo fajny, długi, prosty odcinek, myślę, że będzie się tutaj dużo działo. Prośba, trzymajcie się prawej strony. Trzymajcie się prawej strony, dajcie nam możliwość wyprzedzenia Was samochodem technicznym, który będzie zabezpieczał trasę. Czy też innym pojazdom, które będą tą trasę nam zabezpieczały. Zbliżamy się do drugiego zakrętu, skręcamy w lewo w ulicę Ogrodową. Trzymamy się maksymalnie prawej strony, jest to bardzo szybki zakręt. Tutaj również można wejść dużą prędkością, jest dużo miejsca, jest dobra jakość nawierzchni. Oczywiście wyniesie nas do prawej strony i tutaj sugeruję, żebyśmy się tej prawej strony trzymali. Zjeżdżamy powoli w dół. I za około 100 metrów skręcamy w lewo. Jest to najbardziej niebezpieczny zakręt, jest dosyć ostry, jest wąsko, także tutaj zwracam szczególną uwagę, aby robić to dużym łukiem. Jak widzicie, po prawej stronie, nawet gdyby ktoś się nie zmieścił na trasie, są miejsca parkingowe, także jest bezpiecznie. I od razu uciekamy do lewej strony, dlatego że czeka nas zakręt w prawo. Po zakręcie w prawo znów uciekamy do prawej strony, uważamy na krawężnik po prawej stronie, który widzimy w tym momencie i mamy zakręt w lewo i lekko pod górę w ulicę Topolową. Tak jak wcześniej, proszę Was, trzymajcie się prawej strony, dajcie nam możliwość wyprzedzenia. Znowu mamy długą prostą, prawdopodobnie będzie wiatr w plecy, także będą duże prędkości, uważajcie na siebie i uważajcie na dwie wysepki, jedną za chwilkę będziemy mijać, którą trzeba ominąć. Po prawej stronie mamy wysepkę, omijamy ją delikatnie w lewo, dajemy znać innym kolarzom, że tą wysepkę omijamy. I zbliżamy się do ostatniego zakrętu. Tutaj uwaga, przed zakrętem mamy garb. Oczywiście wewnętrzny pedał do góry, żeby nie zahaczyć o garb. Można wejść tutaj dużą prędkością, po prawej stronie są miejsca parkingowe, które w razie czego, gdyby ktoś zakręt przestrzelił nas, umożliwił powrót na trasę. No i mamy sprint, tak? Ostatnia prosta, zbliżamy się do mety i meta. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w sobotę. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.